Hej-ha! Witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Benek, ponowna odsłona Minecrafta. Ale mam wam do powiedzenia. Pamiętacie? Patrzcie, 38 poziom mam, no bo sobie troszeczkę połowiłem. Chciałem połowić, bo miałem okrutną ochotę, kurczę, na to, żeby złowić książkę, która pozwala mi wrzucić enchant na przykład na hełm, jeśli chodzi o to słynne oddychanie pod wodą. Tudzież na przykład na buciki, albo tam na inną część tego naszego uposażenia. Także móc też szybciej kopać pod wodą. No ale jak na razie zostaniemy przy 38 poziomie. Ja wam muszę się do czegoś przyznać, moi kochani. Z racji tego, że tak bardzo mi właśnie ostatnio bolało gardło. Wczoraj to było troszeczkę, że tak powiem, epicentrum. Posiedziałem sobie pod kołderką z ciepłym mlekiem do picia i grałem wczoraj w Minecrafta. Pyszna kawa. Oczywiście nie chwaląc wam się na odcinku tym wszystkim, co zrobiłem. Chciałbym teraz wam pokazać, co zrobiłem. I wybaczcie teraz od razu. Mam nadzieję, że wybaczycie. Podjąłem się mega wyzwania, ale musiałem włączyć tryb kreatywny. Co się z tym wiąże? Ja nigdy nie będę w trybie kreatywnym uzbrajał sobie swoich w enchanty swoich rzeczy. To na pewno nie. Nie będę sobie też żadnych poziomów dokładał. Zresztą książki, które zdobyliśmy przy ostatnim łowieniu, to przeszycie 4, wydajność 4, szybkie ładowanie 2 i naprawa. Dwie książki, słabizna. Jedynie co mi się udało znaleźć fajnego w trakcie tego łowienia, bo to chyba 34 poziom, miałem aż 4 poziomy nabiłem, a to bardzo dużo przy 38 już. Uderzenie 2, niezniszczalność. Widzicie, ten łuk zdobyłem. Jeśli teraz chciałbym sobie na kowadle go przekuć, to ten bękowy łucek uderzenie 2 dostanie. Ciekaw jestem, tak szczerze powiedziawszy, ile to będzie kosztowało mnie poziomów, bo ten łuk jest już wypasiony. Uderzenie 2 powstanie dokładnie. 23 poziomy. Pozwólcie, że to uderzenie 2 jeszcze kiedyś poczeka. Poczeka na kiedyś. Bo ja będę musiał książki tworzyć, żeby po prostu pozbywać się tych swoich poziomów. A na książki wrzucać niepotrzebne w zasadzie enchanty. W tym przypadku, co nam pozwala? Ostrość 3. No, ostrość 3 kompletnie nas nie zadowala. Zaklęty ogień, moc 1. To też nie za bardzo idzie w parze. Ale tak jak mówię, w trybie kreatywnym musiałem coś zrobić. Korzystałem z piasku, ale pomyślałem sobie, że wybaczycie, ponieważ bardzo, bardzo blisko jest pustynia. No ale słuchajcie, też sytuacja taka, że gdybym ja to rzeczywiście miał iść tam na tą pustynię z łopatami, kopać to wszystko, to bym 5 godzin grał, nic nie zamieścił na YouTubie, a i tak by nic z tego nie było. Ja wczoraj, powiem wam szczerze, grałem 5 godzin i w 5 godzin w trybie kreatywnym udało mi się tylko zrobić to, co zrobiłem. I tak to był ogrom pracy. Miejmy nadzieję, że wam się spodoba. Po pierwsze tak. Że wam się spodoba. Po pierwsze to chciałbym pokazać. O! Nie ma trzciny cukrowej. Pozbyłem się jej. Troszeczkę pogłębiłem. Tu oczywiście będę miał swoją rafkę. Taką rafkę. Żeby nam tu świeciła ślicznie pod tym pod szklaną podłogą. Jak widzicie, zakończyłem też stawianie lampek. Nareszcie, o, jeszcze widzę jedną pochodnię, drugą. Nareszcie będzie można pozbyć się tych wstrętnie umiejscowionych pochodni. To jeszcze nie wszystko. To jeszcze nie wszystko, bo ja kiedyś, to wam się przyznam, pochwalę przy okazji, że w Minecrafcie 1.8 czy 1.9, już prawie, nie pamiętam, 1.8.4, 1.8.6, musiałbym zerknąć po prostu, mam gdzieś te serwery. Może kiedyś będę was w stanie wziąć na wycieczkę i pokazać stadion, który zbudowałem. Jeśli się uda, oczywiście jeśli chcecie, musielibyście napisać mi w komentarzu, czy chcielibyście odwiedzić mój stary serwer, na którym właśnie stadion zbudowany.
A teraz moje drugie mega przedsięwzięcie. Chciałbym, żeby to ładnie wyglądało. No i już wam pokażę, po co był ten szklany tunel. Czy kiedyś ktoś z was marzył o tym, żeby mieć swoją prywatną mega rafę koralową? Otóż taka będzie. Zapraszam. Zobaczcie, co tu się zmieniło. Tą całą rzeźbę terenu zrobiłem tutaj ja. Oczywiście musiałem pozbyć się ton piachu, ton ziemi. W jego miejsce narzucać piasku. Wyobraźcie sobie teraz, moi kochani, zalewanie tego wodą. Czy wy sobie wyobrażacie ten problem? Tak, problem to będzie na pewno niesamowity, ale ja jestem zdeterminowany i na pewno będę chciał zrobić. Wiecie, jak to będzie w nocy wyglądało? Ha. Ja wiem, że tam jest ocean, tylko ta miejscówka tutaj w tej między tymi wzgórzami no jest po prostu, będzie ukoronowaniem. Troszkę dębów porosło, jak widzicie, tych większych, o tam następny mały do ścięcia, tam jest gdzieś daleko do ścięcia jeden mały. No właśnie, ale teraz, żeby też nie robić z siebie idioty i znowu nie sięgać gdzieś specjalnie w trybie kreatywnym po koralowce, których tutaj będzie potrzeba mnóstwo. Ja tam sobie na górze właśnie stworzę taką mini rafkę koralową i umówimy się tak, że te koralowce, że tak powiem, będą tam kwitły i będę mógł tą całą miejscówę tymi koralowcami, że tak powiem, załatać. No, jak widzicie ten teren, tutaj jeszcze pewnie nie jedna jakaś malutka świątynka podwodna się gdzieś tam jako ruinki, jakieś coś w tym stylu. Tutaj, gdzie jest ta ziemia zakopana, jest zejście w podziemia. Może zrobię tu jakiś przewrócony, zniszczony statek piracki na przykład i z tego statku będzie można zejść w te podziemia. Jeśli się wejdzie na pokład, wejdzie się do statku, który nie będzie zalany wodą, to będzie można, który po części będzie zalany wodą, to będzie można dostać się do kopalni pod ziemią. Ale tak. Ale co najważniejsze. Pokazałem wam to, co zrobiłem. Oczywiście utwierdzam was przy okazji w przekonaniu, że na potrzeby serwera i gry na pewno będę korzystał z kreatywnego. Nie ma nawet takiej opcji, żebym ja poza odcinkami ganiał gdzieś z łopatą i szalał i Bóg wie co. Także wybaczcie, przepraszam was za to. Mam nadzieję, że nie potraktujecie tego jako typowy objaw lenistwa, bo to wcale nie o to chodzi. Co ja muszę, kochani moi, zabrać ze sobą? Ja wracam na rafę. Wracam na rafę, dlatego że mamy też mapę skarbów, nie? Dlaczego mielibyśmy z tej mapy skarbów od razu nie skorzystać? Nie dość, że dokopiemy się do skarbu, od razu by się przydała łopata, prawda? A nawet i za dwie. To nie jesteśmy zapełnieni tak jak ostatnim razem z tym powrotem. Ja muszę zerknąć jeszcze, jakiego mi koralowca brakuje. Wachlarz. Aha. Czyli najbardziej to mógłbym się skupić na czerwonym. Koralowiec ognisty. Nie wachlarz, tylko właśnie na koralowcach. Czyli tych, nie tych wachlarzach takich porozkładanych, tylko tych takich, dobra. 22, 17, 19. Najwięcej mamy żółtych, chociaż koralowców samych mamy tylko 4. A więc hulaj dusza! Mam nadzieję, że nie złościcie się, że lecimy po koralowce, bo dopiero po nie byliśmy, ale teraz już wiemy, gdzie są. Mamy też mapę skarbu, więc, że tak powiem, te koralowce mogą zejść, no, na drugi plan, a my skupimy się na poszukiwaniu. No i znowu ta pogoda paskudna tutaj w tym oceanicznym. O.
Płyniemy, moi drodzy. Jak się czujecie? Jak przechodzi niedziela? Ja piję sobie poranną kawę. Znaczy poranną kawę. Wstałem dzisiaj o 7 rano. Pomyślałem sobie, że jak to miło będzie wstać, nagrać dla was odcinek, ale jeszcze jedną maleńką myślą było to, że być może jeszcze na sekundkę sobie przymknę oczy. No i tak przymknąłem, że wstałem o godzinie 9. W tym momencie mamy już 11. I szybkie nagrywanko i niedzielny obiad u rodziców. Bardzo miło będzie, bo jedzonko mamusi wyborne. No a po południu przyjdę, jeśli nie będę chciał nagrać kolejnego odcinka, bo możliwe, że nie będę potrzebował, może zajmę się po południu właśnie zalewaniem tego wszystkiego wodą. Ja przy takiej pogodzie, jasny gwint, nie potrafię się odnaleźć. Czy... Brak słów. Ale patrzcie, jak to wygląda. Dobra, może taka mroczna focia. No i macie potwierdzenie. 10:57, 8 grudnia. Jak tam Mikołaj? Jakoś serdeczny był w tym roku? Zawitał chociaż? Czy nie zawitał? Co tam u was słychać? No ja właśnie teraz pójdę po omacku, nie ma to właśnie jak tego typu atrakcje. Wkurza mnie ten deszcz, że tak powiem. Człowiek chce ponagrywać. Czerpiąc z tego radość. Oczywiście czerpiąc z tego radość, ale to co mnie tutaj zastało na tym oceanie, to już jakiś dramat jest po prostu. O, ale fajnie, że mogę to popływać. Jako tako. Ciekaw jestem, czy drogę znajdę. Droga... To co tam jest? Mój dom? Widzisz, jak ja teraz, kurczę, się tu zgubiłem w tym momencie. Ja pitole, nie mogę po prostu, no. Przecież dostanę szewskiej pasji przy takiej pogodzie. No popłynąłem dookoła, no. Tu miałeś gościu płynąć, tak? No pewnie, że tak. Ty, takie jaja na odcinku? Tego chyba jeszcze nie było, co? Tego jeszcze nie było, żeby takie atrakcje były. Popłynął sobie na wyprawę na koralowce, a przypłynął do domku, no. Będziemy się trzymali tej linii brzegowej, tej sawanny mojej. Być może będzie trzeba gdzieś wyjść. Ja to zazwyczaj cumuję łódkę tutaj, szybko zabiera mi, gnam gdzieś dookoła tamtędy. Już kolesiostwo na mnie czeka na brzegu, widzę. O, i sawanna po wybuchu creepera i drzewo, które wyrasta, które rośnie w powietrzu. Dobra, chyba tak to zrobimy. Oj, wypad, kurde. Ja pierdzielę. Co za akcje. No wyjazd. O. Bye, bye. Żegnam was wszystkich, zombiaki ozięble. Oby wam ktoś, kurde, kości porachował. Szkielety szkieletowate. Dobra. No już, już strzelał, już strzelał. Już było słychać, damn, jak ta strzała. Wyszyła, kurczę, co za normalnie. Czy ja dobrze płynę, bo ja znowu zrobię zaraz jakiś taki manewr. Może wy mi podpowiecie, kurczę, które nie mamy wpłynąć, bo ja sam już, kurczę, nie wiem. Tu powinien w pewnym momencie chyba trafić na jakąś tą, co? Przecież była tu zawsze gdzieś
Dopływałem do miejsca, w którym była piramida. Czy ten cholerny deszcz może przestać padać? Bo pan Bernard nawet nie wie, kurczę, czy jest dzień, czy jest noc. Czy jest dzień, czy jest noc? Przydałby się koc. No bo na pustyni zimno jest w nocy, nie? W dzień gorąco, w nocy zimno. I to moje błądzenie jest najlepsze, no. To moje błądzenie jest, kurczę, najwspanialsze w tym całym tym. Żebyśmy my na odcinku... Spadaj, wieśniaczku. Żebyśmy my na odcinku jeszcze zdołali, że tak powiem... znaleźć ten skarb. Może być tak, że będę teraz hulał hasa uganiał. Dobra, to już utopca było słychać. Hulał hasa uganiał. Nie, ja nie odnajdę się tutaj. O jest, mamy. Jeszcze zmory mi tu latają, tak? Dobra, biegnij do piramidy, szybko, szybko! Nie no, deszcz musiał znowu zacząć padać, no przecież... Trafi mi tu zaraz. Normalnie mi trafi. Co za pogoda, no. Przysięgam, że jak ja zaraz zobaczę gdzieś domek, to koniec nagrywki będzie. Normalnie... O, to jest ta charakterystyczna skała. Dobrze, dobrze, płyniemy. To jest dobre! Dawaj tą mapę. My musimy teraz płynąć na północ, tak? North. North. Dobra. O. Jak to dobrze pływać po nocach, nie? Patrzcie. Jesteśmy na rafie. Ciekawe jestem, czy to są te miejscówki, w których tutaj byłem. Tak. Jestem tutaj, gdzie powinien być. Gdzie powinienem być. Dobra. Zbieramy. Czy wy mi chcecie powiedzieć, czy ja, czyli ja trawę morską? Ja trawę morską, moi kochani. No niech już przestanie padać, no proszę was, no. Co mam, taniec tutaj, już nie tym razem taniec deszczu, tylko taniec słońca zaraz będę odtańczę. Wkurza to jak nie wiem, no. Przyszedł buc. Wyjazd. Z muszlą łodzika idzie.
Oj, wyrzucił tą muszlę. Ładny drop. To był ładny drop, powiem wam szczerze. Dobra, kop te koralowce. A najwięcej tego typu atrakcji i pióropuszy, dlatego że coś mi się wydaje, że patrząc na to, że u mnie to wcale nie jest jakiś ciepły biom. Znaczy ciepły, sawanna należy do ciepłych biomów. Tylko że najlepsze w tym wszystkim jest to, że po prostu mogą mi się nie generować koralowce. Bo bloki koralowca są od tego, żeby na nich właśnie tworzyły się te wszystkie pióropusze. Zgadza się? Zgadza się. Jeśli one mają tylko tendencję do tego, żeby móc się pojawiać tylko i wyłącznie w biomie oceanicznym, no to będzie nie lada kłopot. Ale z pomocą przyjdzie tryb kreatywny, jak to mówię. Bo ileż można, przecież nie uzbieram tej 1500 na przykład, kurczę, koralowca, nie? Wyprawa będzie z pewnością udana, no bo nie jesteśmy zapakowani tymi wszystkimi pierdołami, które mieliśmy wtedy. Kurczę, szkoda, że nie pomyślałem, że... Ale dobra, jeszcze nie wszystko stracone, dlatego że być może, moi kochani, w tym skarbie, do którego też płyniemy przy okazji razem z mapką, w tej skrzynce znajdziemy również ten, żelazo. Istnieje taka szansa, a więc wtedy na pewno będę mógł... Oj, dobra, dobra, gościu. Więc wtedy na 100% będę mógł... O czym ja mówiłem, bo przez moment się zastanowiłem nad tym, czy się nie utopię. No dobra, pominę tą myśl. Może mi się coś przypomni, wrócę do niej. Aha, bo zrobię nożyczki, będę mógł po prostu wyzbierać się tej trawy morskiej, no, bo to będzie nieodłączny element przecież całej rafy. Też pewnie nie do końca w takim stylu, w jakim tam jest to podłoże, które uformowałem. Może będzie trzeba zrobić kilka korekt. A może na odcinku będę nawet te koralowce. Te koralowce myślę, że będę robił na odcinku, no. Na pewno nie będę zalewał wodą tamtego środowiska, bo obawiam się, że to przerośnie moje możliwości. Wiecie, jak zachowuje się woda w Minecraft. I nie będzie to łatwe zadanie. Ale stadion zbudowałem, to i taki teren też zaleję wodą. I tak jak mówię, jeśli tylko macie ochotę zerknąć na taki spacerek zrobić na ten serwer, na którym grałem kiedyś, no to chętnie zapraszam. Wystarczy tylko w komentarzu zostawić informacje na ten temat. I ja postaram się zrobić wszystko, żeby zwiedzić ten serwer i pokazać wam, co kiedyś było budowane i jak to wyglądało. No, nachapałem się znowu co nieco. Widzę, że co chwilkę mi coś tutaj wypływa na powierzchnię, no i dobrze. Jacques Cousteau mnie nazwał Przemek. Jacques Cousteau. No tak, pewnie, że tak, tylko kurczę, jeszcze mógłbym bardziej odważnie schodzić do tych zatopionych statków. No ale tak jak mówię, trzeba będzie się na hełmiku dorobić
Trzeba się na hełmiku będzie dorobić. To jest biom oceaniczny i ja jestem przekonany o tym, że będą się tutaj one non-stop respawnowały. Te wachlarze i te koralowce. Na tych blokach oczywiście o tym mówię. Słońce! Nie mogę, no słońce świeci, no. Dzięki temu, zobaczcie, ile jesteśmy dzięki temu w stanie. Oj, chyba nie damy rady. Ile jesteśmy w stanie dzięki temu zauważyć. Nie widzieliśmy, kurczę. Teraz na taką odległość widzimy, a nie, my nie byliśmy w stanie, kurczę. Fajnie, że teraz punktem charakterystycznym będzie ta wielka, taka ogromna góra. Dziwnie ukształtowana przez silnik Minecrafta, ale często dochodzi do takich sytuacji, że Minecraft wygeneruje coś naprawdę spektakularnego. Maczuga Herkulesa już się zdarzała. Zresztą w świecie Minecraft jest tyle nieprawdopodobnych, można spotkać formacji skalnych i tak dalej, że no tylko zwiedzać, tylko zwiedzać. Ekstra. Właśnie tych wszystkich rurek, rureczek i innych musimy nazbierać najwięcej, bo to one będą kształtowały piękność tej rafy. Niesamowity koloryt. Tutaj widać, że już mamy zdecydowanie głębiej. Kurczę, czy ja nie będę musiał u siebie tam jeszcze tego pogłębić, bo to taka mini rafka będzie, nie? A to by fajnie było później z takim oddychaniem pod wodą, to gdzieś sobie dać nura i zwiedzić podwodną świątynię w domku. Czy oczywiście projekt, że tak powiem, dla zwiedzających, nie? To będzie projekt dla zwiedzających. To są wszystko wachlarze, co nie? Wachlarze oczywiście też bardzo ważne i przydatne. Widać, trawy morskiej nie jestem w stanie wydobyć w taki sposób, jaki bym chciał. O! Jeszcze sobie tutaj troszeczkę poładuję. Na pewno się przyda. Tak. Tak. Ale jestem happy. Ale jestem happy, że tego będę tyle miał. Super. Mam nadzieję, że cieszycie się razem ze mną. Juhu! No. Dobra, Benek, zaraz będziesz to zbierał. Wachlarz koralowca wystarczy zaledwie dotknąć. Ułamek sekundy potrzeba na to, żeby wydobyć blok. No ale tak jak ja mówiłem. Jest, jest, dobra. Dobra, kochani, ja już bardzo dziękuję tej przyrodzie. O, dosyć daleko łódeczkę za sobą zostawiliśmy. No. Ja już dziękuję matce naturze. Dostałem... Dostałem, czego chciałem. O.
Zbierajmy. I... I popłyńmy. Ej, ośmiornica! Gdzie zaraz chwycę za mackę, byś miała. Dobra. Jesteśmy uzbrojeni w koralowce. Ogniste, bąbelkowate, mózgowate. Jakie tam są jeszcze? Nie pamiętam wszystkiego. Najważniejsze, że się udało nachapać tego. Bałem się, że w trakcie tej całej nocy i tym deszczu, który tak paskudnie padał, że nie dotrzemy tutaj, ale udało się dotrzeć, udało się odnaleźć tutaj te całe. Zbierajcie. O. Dał nura. Kurde, a pod wodą to jestem niezły pływak. No co to jest tutaj? Rybenmachen. Dobra. Czyli północ. Na północ, a później na zachód. Przepraszam, na wschód. Najpierw na północ, później na wschód. Najpierw na północ, później na wschód. A więc już lecimy. North. Jestem. Gościu. Ale ty mi się ładnie udeczką obróć na północ, nie? No. Czyli tak. I płyniemy na północ. Jeszcze kawałeczek. Gdzie ta mapka? Dobra, wynosi się stąd. Dobra, jeszcze kawałeczek. Jeszcze. O! To by było na tyle. I teraz ewidentnie widać. Płyniemy na wschód. Czyli obracamy. East. I płyniemy. Jeszcze około 12 minut nagrywki. Myślę, że uda się bez problemu dotrzeć. Mam nadzieję, że nie macie nic za złe, że pobudowałem tam tą całą rafę u siebie. No, tak jak mówię, zanudzilibyście się na śmierć. A gdybym miał rzeczywiście korzystać nie z trybu kreatywnego, tylko ze zwykłego, no to bym chyba budował to przez 100 odcinków. I tylko to. Także po raz ostatni sorkuję. I tak bardzo się cieszę, że jesteście blisko, że wspieracie, że zostawicie łapkę. Kolejny subskrybent dołączył. Bardzo wam dziękuję za to. Super, naprawdę. Robić coś, cieszyć się z tego, że ktoś ma ochotę to obejrzeć, to naprawdę coś wspaniałego. O, ale przepraszam, ja już tam byłem. Co to za akcja? Ojeju, no. Zaraz się utopisz. Wypad. A może i 40 poziom się udało zbierać? 38 mamy. Czy ja już gdzieś takiej mapy nie mam? I czy to nie jest po prostu zaznaczone przeze mnie miejsce,
że ja tu zamierzam wrócić, kurczę no! Przepraszam za krzyk, niech już będzie dzień, cholera. Tutaj była skrzynka kiedyś. Chyba, że już miałem mapę w tę miejscówkę. Oj, dobra. No i jaja se robicie ze mnie? Czy ktoś do mnie strzela? O rany. No kurczę, chodź tu. Przygłupie. Do widzenia panu. A Creeper znowu zrobił zadymę. O. Piasek za darmo, jakoś specjalnie jestem pewien. Proszę państwa. Najbardziej rozwalił mnie fakt. Trzymajcie mnie. Najbardziej rozwalił mnie fakt, no, że byłem tutaj, no. Dlaczego mapka mi kłamała? O co chodzi? Bez sensu, w ogóle... No kurczę. Ja wiem, że to Minecraft, że jest noc. Benek, nie denerwuj się. Nie denerwuj się, naprawdę. No. To jest, kurczę, że tak powiem, oszustwo totalne. Mapka, która już jest wykorzystana. Łososie sobie wezmę. O! Nie pozostaje mi nic innego. Jak stąd wiać. A naprawdę nieprzyjemna sytuacja z tym całym śmiesznym skarbem. Z tym 2000 kratek od domu, to jest szok. No dobrze, wracajmy. Ale przygoda, kurczę, ale pokazałem wam tylko co zbudowałem. Troszeczkę polatali, popływaliśmy, znowu przyszliśmy po te i co, i koniec nagrywki. Słaby ten odcinek jest. Słaby ten odcinek jest. Ale ślicznie, że za oknem słoneczko świeci, naprawdę, fantastico. Jestem troszeczkę przeziębiony, wczoraj cały dzień przeleżałem. Ale nie nudziłem się, jak widzicie. Troszeczkę przy Minecrafcie posiedziałem, troszeczkę posiedziałem. Przy pracce graficznej, którą zamieściłem już na Facebooku, a... I jakoś ten dzień minął, a dzisiaj czuję się troszeczkę lepiej. Na szczęście nie ma żadnej gorączki. Z gardłem też już jest lepiej. Jeszcze gdzieś tam w zatokach robią się szmery, bajery, ale... Wydaje mi się, że to już takie podrygi, ostrygi i wstanę jutro do pracy już całkiem zdrowy. Będzie fajnie. Motoróweczka! Silniczek sobie muszę jakiś sprawdzić do udeczki. Jak tam koordynaty? Koordynaty w porządku, panie kapitanie! Koordynaty w porządku, bo widzimy przed sobą oczywiście nic innego jak piramidkę. A godzina... 11:25. Na spacer jest wyjść chęć. Trzeba się zaraz ubrać. Delfinek był. Trzeba będzie kiedyś wodorostów nazbierać. Delfinka jakiegoś spotkanego nakarmić. Może nas zaprowadzić do jakiegoś skarbu, do jakiegoś ukrytego skarbu pod wodą, jakiejś zatopionej świątyni, miejsca kultu, albo może jakiegoś zatopionego pirackiego statku. Wszystko w cenie, wiadomo, wszystko w cenie, byleby była przygoda. Bo przygoda w Minecrafcie jest najwspanialsza. No oczywiście prócz kreatywności, budowania, możliwości. Ogranicza nas tylko
Nasza własna wyobraźnia, moi kochani, tylko. I nic poza tym. Jak cały czas pływałem w tym kierunku, ja musiałbym w końcu podjąć decyzję o popłynięciu w całkiem inne rejony. Może, kurczę, się uda. Ja tak naprawdę to ja nie wiem, jak ten świat tu jest tak dziwnie jest tu zbudowany. Nie pływam, bo pływam, ale cały czas mam dziwne wrażenie, że no szkoda, że nie mam minimapy w Minecrafcie, no szkoda. Minimapka by się przydała, a ja? Cóż, mogę tutaj zacumować swoim starym, znanym sposobem dostać się do domku i to w tak pięknych okolicznościach. Patrzcie, na podwórku słonko świeci i tu również, a tutaj mamy grzyba? No nie. Muchomora, to ja jestem neowidel w takich warunkach. Wszędzie dobrze, jak to powtarzam, ale w domku najlepszej. Najlepszejszej. Dobra, ganiasz, ganiasz. Ja wiem, i ty to wiesz, że jesteś blisko. O, już widać nasze dęby i domek. Juhu, witamy was. To będzie przedsięwzięcie. No, ja dzisiaj, moi drodzy, kurczę, robię mega akcję. Zalewanie tego wodą. Jeruna. Ale będzie atrakcja. Znaczy atrakcja, no powiedzmy, że dla mnie obowiązek na spore kilka godzin, ale samo się nie zrobi, a rezultat będzie moim zdaniem zachwycający. Myślę, że jeszcze troszeczkę w jakiś sposób to dno będę chciał to obrobić. Może zrobię więcej tamtych. Jakie te mechanizmy są fajne, nie? Czat. Że będę mógł. Cześć, psiny. Kochani, dziękuję wam serdecznie za odcinek. Przepraszam, że taki śmieszny, to znaczy śmieszny. Koralowców nigdy dość, jak zauważyliście. I tym sposobem, w trybie kreatywnym, będę próbował zrobić tutaj coś. Najpierw tuż przy domku, to może z tego jakiś filmik nagram, a później zajmę się mega, mega projektem. Dziękuję wam, miłej niedzieli, dziękuję, że jesteście super, naprawdę super. Trzymajcie się.